difficult. So that. Dobrze. Słuchajcie, witamy Was bardzo serdecznie, ale czym by był turniej bez naszych ukochanych sędziów? Bardzo serdecznie witamy Pana Krzysztofa Męcka, bez którego to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe. Brawa! I sędziów zapraszamy do środeczka. Państwo z FIBA, mistrzowie izolacji, reggaetonu, niesamowicie przy tym pozytywni ludzie, zapraszamy, Zobek Jasia. Najbardziej idealna motoryce swojego ruchu, perfekcjonistka, mistrzyni wielu turniejów, Disco Force, West Coast Swing, tańca towarzyskiego na szczeblu międzynarodowym oraz krajowym, Agnieszka! Jakże skromna! No i najskromniejszy ja, Tomek. Słuchajcie, tak pokrótce zasady. Tańczymy cztery, bo partnerek jest więcej. Zatańczymy cztery utwory, co każdy utwór będziemy robić zmiany. Zmiany te... Gdzie jest moja kostka? Aga ma kostkę. Każda zmiana będzie losowana, w zależności od rzutu, od cyferki na kostce. Tyle partnerka będzie się zmieniać o daną ilość partnerów. Jasne? A reszta w trakcie będę wyjaśniał. Zostajemy na razie w tych parach. Czy robimy dobrze? Zróbmy dla testu. Losujemy. Maszyna rób. Trzy. Myślisz, Aga? Zaraz to jest za Agnieszką. Za Agnieszką idziemy. Trzech partnerów panów. Dziewczyny. Jedziemy. Raz. Dwa. I trzy. Dobrze by było, żeby nie stało w siebie. Dobra. Tak. Panowie, sędziowie zostają w środku. Cały czas. Tak, to jest zasada właśnie Jigenjira, szczególnie w półfinałach, dopiero w finałach będziemy tańczyć jakby rozproszeni. Ja wiem, nie mamy tutaj dużo może par, bo Jigenjira naprawdę się odbywają tutaj w kilkudziesięciu parach, nawet nie raz w jednej rundzie, ale chcielibyśmy zachować jakby zasadę, żebyście też, jakbyście chcieli gdzieś tam pojechać za granicę i zobaczyć, jak to się robi, to żebyście nie byli zdziwieni. Dobra, włączam pierwszy utwór i zaczynamy. Dawaj!